Kolejnym zagadnieniem jest wartość ofiary. W naszych sercach obecna jest wciąż uparta tendencja, aby myśleć, że nasz pokój i przyjęcie nas przez Boga jest zasługą nas samych, a pośrednio również owocem działającego w nas Ducha Świętego. Stąd też to nieustanne patrzenie w siebie samego, podczas gdy Duch Święty pragnie gorąco, abyśmy patrzyli poza siebie na Chrystusa. Dla wierzącego nie jest istotne pytanie, kim ja jestem, lecz raczej kim jest Jezus Chrystus. Jeśli wierzący przyszedł do Boga w imieniu Jezusa, to został całkowicie utożsamiony i zjednoczony z Nim, przyjęty w Jego kosztownym imieniu. Jest rzeczą tak samo niemożliwą, aby kiedykolwiek miałkolwiek zostać odrzucony, jak też, żeby Bóg odrzucił tego, w którego imieniu do Niego przyszedł, swojego umiłowanego Syna, w którym ma całkowite upodobanie. Tak jak nie da się podważyć dzieła Chrystusa i Jego osoby, tak samo nie ma mowy o podważeniu zbawienia nawet najsłabszego wierzącego. Dlatego stuprocentowe bezpieczeństwo, pełne bezpieczeństwo pozycji wierzącego spoczywa na nadzwyczaj stabilnym i niezachwianym gruncie. Chociaż sam w sobie jest tylko upadłym, bezwartościowym grzesznikiem, to przyszedł jednak w imieniu Chrystusa. Został z Chrystusem, został z Nim zjednoczony i przyjęty tak jak Chrystus, tak jak On, w pełni całego upodobania ze strony Boga, ujęty w tym samym nierozerwalnym związku życia z Nim, z Chrystusem. Bóg przyjmuje wierzącego nie ze względu na Niego samego, ale ze względu na ofiarę, z którą przychodzi przed Jego oblicze, a jest nią Chrystus. Ileż ukojenia niesie z sobą ta prawda. Nasz wzniosły przywilej polega na tym, że w pełnej ufności wiary możemy odesłać każdego oskarżyciela do Chrystusa i spełnionej przez Niego ofiary przebłagalnej. W Nim tkwi cała nasza siła, to w Nim chlubimy się nieustannie. Nie pokładamy ufności w sobie samych, lecz w tym, który dokonał za nas wszystkiego. To w Panu Jezusie Chrystusie, to w Nim chlubimy się nieustannie. Nie pokładamy ufności w sobie samych, lecz w tym, który dokonał za nas wszystkiego. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzkie. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Tak zwiastuje nam Słowo Boże zapisane w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział 23 do 25 wersetu oraz od 29 do 31 wersetu. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tak mówi nam list do Rzymian, 8 rozdział, 1 werset. Cóż tedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał?
Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tak komunikuje nam Słowo Boże w liście do Rzymian, 8 rozdział od 31 do 34 wersetu oraz 38 i 39 werset tego 8 rozdziału listu do Rzymian.